Cześć, nazywam się Michał Grzelak i chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć trochę o technologii serverlessowej. Dlaczego serverless na spotkaniu CISO w DevOps? Przede wszystkim dlatego, że coraz częściej widzimy tę technologię u naszych klientów. Technologia może nie jest najnowsza, ale powoli zyskuje zaufanie klientów i według wielu ekspertów z dziedziny clouda ten rok to właśnie będzie rok implementacji dużej ilości serverlessu na produkcji. Cloudem zajmuję się od około 5 lat. Posiadam certyfikat AWS Certified Solution Architect Professional. Wcześniej zajmowałem się przez wiele lat sieciami komputerowymi i trochę bezpieczeństwem. I pracuję w firmie Northcloud jako Senior Cloud Architect. Firma, która powstała w 2011 roku, na Pomorzu jest pewnie mało znana, ponieważ w Polsce jest tylko jeden oddział w Poznaniu. Jest to w miarę mała firma. Mamy tylko 400 pracowników, ale rozsianych po całej Europie. Mamy centralę w Helsinkach, są oddziały w Sztokholmie, Oslo, Londynie, Monachium, Amsterdamie. Nasza firma zajmuje się tylko i wyłącznie chmurą, czyli pomagamy klientom zaadaptować chmurę w ich organizacji od momentu takiej zrozumienia, czym jest chmura i jak może pomóc, aż do implementacji i na końcu w momencie mamy też takie zespoły, które utrzymują całą infrastrukturę dla klientów. Podczas tej prezentacji chciałbym się skupić przede wszystkim na przykładach. Nie chciałbym opowiadać bardzo dużo teorii, tylko skupić się na przykładach, które mam nadzieję zainspirują Was do tego, żebyście sami spróbowali serverlessa. A zacznijmy może od takiego krótkiego slajdu, który opowiada taką historię IT. Od pierwszych czy serwerowni w momencie, gdzie mieliśmy typowe przypisanie jednego serwera do jednej aplikacji do jednego serwera, powodowało to, że serwerownie były wielkie, wypełnione masą ilością sprzętu. Następnie w kolejnym ruchem była wirtualizacja, czyli zmniejszenie tych serwerów fizycznych, gdzie można było ustawiać maszyny wirtualne na serwerach. Dużym krokiem naprzód właśnie była chmura prywatna, gdzie w zasadzie było pierwsze podejście do definiowania aplikacji infrastruktury jako kodu. Natomiast i ostatnim krokiem jest chmura publiczna. Natomiast na początki chmury publicznej, tak jak podkreśliłem, serwer w chmurze, były takie, że wielu klientów próbowało porównać, aby odzwierciedlić swoją aplikację, którą posiadają w swoim data center, jeden do jednego w momencie do chmury, czyli na przykład jak klient posiadał sobie trzy serwery ośmiokorowe, to próbował w momencie zbudować to samo w chmurze za pomocą na przykład trzech mocnych serwerów M5, co dawało bardzo duże koszta. I tutaj właśnie to właśnie widzieliśmy wiele razy u klientów, którzy jakby nie posiadali tej wiedzy, że chmura posiada bardzo dużo takich opcji, o których nie można zbudować u siebie. I teraz właśnie ten serverless, wydaje mi się, że to jest taki kolejny duży krok naprzód, czyli właśnie jakby bazując na tym obrazku w momencie, to jest kolejny krok naprzód, ponieważ serverless jest takim modelem, w którym dostawca chmury jest odpowiedzialny za wykonanie naszego kodu, który jest przydzielany na dynamicznych zasobach. Nie martwimy się o to, co jest pod spodem. Czyli nie martwimy się o serwery, o utrzymywanie baz danych. Wszystko się skaluje automatycznie.
Mamy wbudowane high availability. Nie musimy tego sprzętu, który utrzymuje tam naszą aplikację, kod, nie musimy spędzać czasu, aby zarządzać tymi serwerami i patchować je. Ale co jest największą zaletą według mnie, to tutaj w momencie jest to, że nie płacimy za idle. Tak się fajnie mówi w momencie, że chmura jest tańsza. I to jest taki mit, bo żeby zrobić i żeby przenieść aplikację do chmury, trzeba to naprawdę dobrze przemyśleć, żeby to było tańsze. Jeżeli mówimy o serverlessie, to na 99 przypadków to będzie tańsze. Ponieważ tutaj w momencie nie musimy się martwić o to, co się będzie działo z infrastrukturą, gdy nie ma ruchu. Nie płacimy. Ewentualnie płacimy za ilość miejsca, którą nasze dane są przechowywane. I tu właśnie chciałbym właśnie pokazać. W serverlessie w momencie najważniejszą rzeczą to jest nasz kod. My produkujemy kod i w zasadzie nie martwimy się o tą całą infrastrukturę, która utrzymuje ten nasz kod. Serverless jest używany przez wiele dużych firm i to naprawdę w dużej skali. Weźmy na przykład Thomson Reuters, który za pomocą serverlessu obsługuje 4000 requestów na sekundę. Mamy ligę baseballu, która wrzuca i analizuje ponad 17 petabajtów w ciągu sezonu. Oraz wiele, wiele innych firm. Także te rozwiązania serverlessowe są nie tylko pomagają nam zmniejszyć czas na zarządzanie infrastrukturą, ale przede wszystkim są autoskalowalne naprawdę do bardzo dużych rozmiarów. Tutaj widzimy taki przykład podstawowych usług serverlessowych. Tak jak wspomniałem, te wszystkie usługi są jakby zarządzane przez AWS-a. Czyli nie musimy na przykład stawiać EC2, aby uruchomić jakiś kod. Mamy tu właśnie AWS Lambda. Mamy storage S3, mamy w bazie danych DynamoDB, mamy App Gateway, jakieś kolejkowania SQS, czy na przykład notyfikacji SNS. Mamy User Management Cognito. Ale o tych wszystkich usługach powiem później, bo według mnie to właśnie serverless jest takim fajnym przykładem klocków Lego, które łatwo się ze sobą łączą. Możemy je w bardzo łatwy sposób modelować, by tworzyć coś swojego. Tak właśnie jest właśnie według mnie serverlessem. Ja to prowadzę właśnie do takich klocków Lego, gdzie każdy klocek to jest jakaś usługa. Możemy sobie połączyć ją dowolnie w momencie, aby uzyskać taką coś swojego. To jest bardzo fajne, nie deklarujemy ilości przestrzeni, którą chcemy. Stawiamy sobie bucketa i w zasadzie on się rozszerza wraz z naszym zapotrzebowaniem. Jest też tani, bo utrzymanie 1 GB danych w ciągu miesiąca to są około 3 centy. Jeżeli mówimy w momencie tutaj o 2 centach za ilość przestrzeni i niecały cent za transfer. Mamy fajną funkcję wersjonowania, czyli która pozwala utrzymywać wiele kopii tego samego pliku, gdy on się zmienia. W momencie, kiedy jeden na przykład z takich plików by został usunięty przez kogoś przypadkowo, to możemy sobie uzyskać kopię tego pliku poprzednią. Mamy też fajny system Lifecycle Management, który pozwala po pewnym czasie na przykład przesuwać pliki na cold storage, czyli na takie taśmy, które się nazywają Glacier w AWS-ie. Lub usuwać pliki, nie potrzebujemy ich. I fajna w momencie funkcja, o której właśnie powiem, to jest właśnie hostowanie strony www. AWS S3 to jest świetnym przykładem, jak możemy używać tego jako backup. Ok. Tutaj mam w momencie jakiś tam swój serwerek, gdzie mam plik jakiś backupowy, 11 mega.
No i za pomocą AWS CLI-a, na tym stoleku sobie skonfigurowałem swoje credentiale, mogę w bardzo łatwy sposób, szybko, za pomocą jednej komendy przenieść sobie ten plik do clouda, do AWS-u, do S3, do bucketu, który się nazywa backup.angrzewak. OK, no i plik został skopiowany. Możemy sobie sprawdzić, czy faktycznie on na tym bakecie istnieje za pomocą AWS S3 LS. Więc widzimy, że jest. Więc gdybyśmy zrobili sobie prosty skrypcik bashowy, który by na przykład uruchamiał się na takim serwerku na przykład w nocy i by wykonał kopiowanie, na przykład później porównywanie wielkości pliku, to mamy taki najprostszy system backupowy. Ale o wiele ciekawszą funkcją właśnie, którą możemy użyć właśnie za pomocą bucketa, to jest hostowanie statycznych stron www. Statycznych, czyli takich stron, które wykorzystują HTML-a i JavaScript, czyli języków, które uruchamiają się po stronie przeglądarki. Nie możemy tu użyć na przykład PHP w momencie, bo to już jest język programowania, który się uruchamia po stronie serwera. Ale utworzenie takiego bucketa i skonfigurowanie go na typowy hosting www zajmuje, nie wiem, maksymalnie kilka minut. A co otrzymujemy? No otrzymujemy serwer, który skaluje się automatycznie do obciążenia. Nie musimy się martwić o high availability. I co jest właśnie bardzo fajne, to jest bardzo wiele bezpłatnych template'ów. Stron, które są prostymi stronami CSS HTML, ale takimi responsywnymi. Teraz pierwszy przykładzik takiej stronki. Właśnie zaciągnięty właśnie to jest tej stronki. Skopiowanie tego, zrobienie tego paketa trwało, nie wiem, 5 minut. Teraz może mi się tutaj uda przełączyć do... To jest właśnie tutaj, to jest właśnie teraz na stronie w portalu webowym AWS-u. Właśnie w zakładce S3. I tutaj jak sobie poszukam... To tu właśnie mam właśnie ten swój bucket. To są te wszystkie pliki w momencie tej stronki. Konfiguracja jest banalnie prosta. Po utworzeniu tego pakietu musimy tylko wejść sobie tutaj w Properties, włączyć statyczny web hosting. Oraz skonfigurować bucket policy, który pozwoli na odbiór wszystkich plików z tego pakietu dla każdego. Kolejnym elementem architektury AWS-owej, serverlessowej jest API Gateway, czyli jest to coś w rodzaju takiego, czy ktoś, kto może nie słyszał wcześniej o API, jest to jakiś proxy, ma powiedzieć taki load balancer, który przekierowuje ruch HTTP na różne usługi. Po lewej stronie mamy taki rysunek architektury, gdzie nie mamy API Gateway'a, czyli mamy klienta mobilnego oraz klienta desktopowego, jakiejś aplikacji, który w zasadzie, aby działać, musi się łączyć bezpośrednio do każdej z tych aplikacji. Mam dużo w momencie różnych połączeń. Jeżeli jednak z tytułu aplikacji po tej stronie w momencie zmieni swój adres IP czy URL, to będzie trzeba w momencie modyfikować od razu w momencie wszystkich klientów, tak? A jeżeli mamy API Gateway, to cały ruch od klienta czy mobilnego, czy desktopowego, czy aplikacyjnego jest skierowany na API Gateway, który na przykład za pomocą typu requestu, czy jest HTTP GET, HTTP POST, za pomocą nagłówka, czy za pomocą jakiejś informacji w body,
może przekierować to na różne usługi. Właśnie po stronie prawej. Taki, że taki API Gateway w momencie możemy sobie łatwo skonfigurować w AWS-ie, teraz pokażę. Co mamy? Mamy bezpieczny REST i WebSocket API, od niedawna jest dostępny WebSocket. Tak samo, skaluje się automatycznie pod ilością ruchu. Mamy możliwość dodania autoryzacji dostępu za pomocą AWS, IAM-a i Cognito. Mam możliwość cache'owania zapytań, czyli dzięki temu możemy w momencie na tym API Gateway'u cache'ować część zapytań, które idą do tych aplikacji po prawej stronie. Czyli nasze w momencie, nasze serwery po prawej stronie będą otrzymywały mniej zapytań, czy będą wtedy mniej obciążone. No i tak właśnie mówiłem o koszcie, tak? Tutaj koszt takiego API Gateway'a bazuje na ilości zapytań. Za milion zapytań zapłacimy $1,5 dolara. AWS Lambda to jest ta podstawowa usługa obliczeniowa, która umożliwia uruchamianie naszego kodu. Możemy pisać ten kod w Node.js-ie, w Javie, C-Sharpie, w Go, w Pythonie i wprowadzamy go do konsoli w momencie przez web, czy przez API, jakiś orkiestrator, Terraform czy CloudFormation. Ten kod wykonuje się tylko wtedy, gdy albo my uruchomimy manualnie, możemy go sobie na przykład uruchamiać cyklicznie co jakiś czas, jak w Kronie, a może on reagować na pewne zdarzenia, które się dzieją w AWS-ie. I to właśnie to jest to połączenie właśnie tych klocków, że zdarzenie w jakimś innym elemencie w AWS-ie może uruchomić nam tą lambdę, wykonać nasz kod i go zwrócić. Oczywiście jest też skalowalne i tutaj lambda w momencie ma taki zwany pakiet darmowych minut, lambda free tier, który zawiera milion requestów na miesiąc oraz 400 tysięcy gigabajtów sekund na miesiąc za darmo. Teraz te gigabajty sekundy to jest tak, że ta lambda to tak faktycznie to jest kontener. Kontener w momencie, który się uruchamia wtedy, gdy go potrzebujemy. I ten kontener ma przypisaną nam odpowiednią ilość RAM-u. Więc jeżeli pomnożymy sobie ilość na przykład 128 MB RAM-u razy czas uruchomienia tego kontenera, powiedzmy sobie kontener był uruchomiony, aby tą naszą funkcję wykonać przez na przykład 200 milisekund, to wtedy 200 milisekund razy 128 megabajtów da nam pewną wartość gigabajtosekundach, więc tak sobie, więc AWS nadaje te 400 tysięcy gigabajtosekund na miesiąc za darmo. No i właśnie ten API Gateway i Lambda to mogą budować nam backend. Mamy sobie właśnie ten statyczny web hosting, o którym wspominaliśmy, w JavaScriptie, w HTML jako typowy frontend, a API Gateway i Lambda mogą działać nam jako taki fajny backend, który wykonuje pewne funkcje. Tu właśnie chciałem pokazać bardzo prosty przykład, gdzie właśnie ta strona statyczna, ten frontend zapytuje w momencie nasz backend, czyli tą Lambdę, o pewną wartość. I Lambda nam tą jedną wartość zada, to jest po prostu liczba. Jak uruchomię przykład, to ta liczba będzie wynosiła 1. A potem sobie razem zmienimy tą wartość na więcej i zobaczymy, jak to działa. A więc to jest SAM. SAM to jest wiewiórka, która sobie tutaj w momencie biega po ekraniku. I to jest właśnie ten backend właśnie zwrócił nam wartość 1. I jak sobie przejdziemy tutaj właśnie do konsoli AWS-owej, to pokażę, jak to wygląda. W rzeczywistości, jak działa ten frontend z backendem. O, tu właśnie mamy ten nasz frontend, czyli tą stronkę w momencie, gdzie mamy indeks HTML i właśnie tu mamy ten skrypcik w JavaScriptie, który tak de facto. Znaczy nie widać, pewnie nie będzie widać zbyt dobrze, ale tutaj właśnie jest informacja o tym, że łączymy się do backendu
na adres, na URL w momencie naszego API Gateway'a, aby pobrać wartość ilości tych naszych sumów. Tak właśnie wygląda tu właśnie konsola API Gateway'a. Tutaj właśnie mamy sobie sum serverless stack. Tu mamy zdefiniowaną tylko jedną, metodę. Metodę w momencie HTTP GET. Czyli tu właśnie dla tego URL-a, dla tego właśnie endpointa API Gateway'a mamy zdefiniowaną tylko jedną metodę HTTP GET, która łączy się do lambdy, a lambda zwraca nam pewną wartość. Możemy sobie nawet wykonać test z API Gateway'a bezpośrednio. I tu otrzymujemy w momencie, mamy request po prawej stronie. Był to request, otrzymaliśmy HTTP kod 200, czyli poprawny. Wykonanie tego trwało 32 milisekundy i mamy właśnie response body, właśnie to właśnie ta wartość z tej lambdy, która odpowiada właśnie za ilość tu właśnie tych samów, które sobie biegają tutaj po ekranie. To pokażę, jak taka lambda może wyglądać. O, to jest właśnie ta lambda, która się uruchamia za pomocą tego triggera z API Gateway'a i ma ona też funkcję zapisu do CloudWatcha swoich logów. Można sobie spojrzeć później w momencie na przykład, co się działo z tym lambdą. Tu definiujemy sobie kod, że jest to w momencie napisane w Node.js-ie. I tu mamy kod tej naszej lambdy. Bezpośrednią funkcję wklejamy. Wpisujemy sobie tę funkcję tutaj. I tu właśnie ta lambda, jak wspomniałem, wykonuje bardzo prostą funkcję, czyli tu mamy callback jako HTTP 200, która zwraca w body total sums, który jest wartością pomnożenia sum count razy sum multiplier. Tu mamy tak, sum count jest jedynka w tej chwili, a na dole mamy zmienną, to jest jedynka, czyli jedna z jeden to jest jeden. To może zmienimy sobie właśnie coś w backendzie, tak? Zmienimy na przykład sobie to na ile tych sumów chcemy mieć? 10? Powiedzmy 10. 100? Może być 100. I zrobimy sobie save. Od razu w momencie po prostu już mamy ich więcej. Czyli ten backend w momencie, ta informacja, ten nasz frontend odpytuje backend o pewną informację, a ten backend nam zwraca. Także taki prosty przykład wykorzystania połączenia właśnie trzech elementów serverlessowych do w sumie banalnej rzeczy, tak, ale łatwo ilustrującej zasadę działania serverlessu. Kolejnym elementem jest, który właśnie jest używany często w architekturze serverlessowej, to jest CloudFront, czyli powiedz CDN, który pozwala na kaszowanie zasobów, kaszowanie często oglądanych obiektów blisko w momencie nas. Pozwala to przede wszystkim na przyspieszenie działania w momencie w naszej stronie. I tu jest właśnie, mam taki przykład kolejny. Kolegi właśnie ode mnie z firmy, Arto Lukonena, który dla pewnej gazety internetowej z Finlandii przygotował sposób migracji WordPressa na prawie serverless rozwiązanie. Nie da się zrobić WordPressa serverlessowo całkowicie. Trzeba mieć jakiś element tego małego serwerka w momencie WordPressowego działającego, ale on podszedł do tego w ten sposób, że postarał się skaszować jak najwięcej się da
na elementach poprzedzających działanie tego WordPressa. Czyli użył tego CloudFronta do przekierowania wszystkich obrazków, filmików, ciężkiego kontentu na S3, ten bucket S3. Następnie jest to przekazywane do API Gatewaya, który za pomocą różnych typu HTTP GETA przekazuje do Lambdy, a Lambda też cache'uje w momencie zapytania. Czyli tak faktycznie do tego tu serwerka WordPressowego trafiało to zapytanie bardzo mało. Co zresztą tutaj właśnie kolega właśnie udowodnił za pomocą testów performance'owych, które wykonał. Za pomocą takiej aplikacji Lighthouse, nie wiem czy tu widać, pewnie bardzo kiepsko widać. Po tej stronie w momencie mamy przykład wykonany u klienta na typowym jego, na jego poprzednim WordPressie. To było performance wynosił 28%, a po przeniesieniu tego właśnie na to rozwiązanie, które on zaproponował, ten performance wzrósł do 81%. Także czasy odpowiedzi tych requestów, pobierania tych artykułów z tej gazety też dwukrotnie zmalał. Także performance wzrósł bardzo, bardzo mocno. Kolejną fajną usługą w serverlessie jest Cognito, która jest to usługa dostarczająca nam autentykację, autoryzację, zarządzanie użytkownikami dla aplikacji mobilnych i webowych. Budowanie swojego systemu autentykacji jest naprawdę trudne i czasochłonne. Przede wszystkim dlatego, że trzeba spełnić masę wymogów bezpieczeństwa, różnego rodzaju standardów, czy ISO, czy PCI-u, także to jest pewien duży problem. Więc wiele pewnie z Was często w momencie wykorzystuje federację gdzieś z jakimś, z Google, Facebookiem, żeby uniknąć przed utrzymywania danych użytkowników u siebie, bo to zawsze jest duży problem. Tu właśnie mamy fajną aplikację, czyli jakby aplikację serverlessową Cognito, która właśnie nam daje możliwość albo utrzymywania swojej bazy użytkowników, albo właśnie łączenie tego z federacją, właśnie z Google, Facebookiem, albo za pomocą protokołów SAML czy OpenID. Płacimy tylko za to, co wykorzystujemy. Nie ma tam pod tym jakiegoś serwera, więc nie płacimy za to po prostu jakichś dużych pieniążków. Tak samo jak na przykład Lambda, mamy ten free tier, czyli możemy do 50 tysięcy użytkowników miesięcznie aktywnych, logujących się do naszej bazy, mamy za darmo, albo do 50 użytkowników, którzy używają tej federacji, mamy za darmo. Następnie za każdego aktywnego użytkownika w miesiącu płacimy albo 0,005 dolara, albo 0,015. To są bardzo małe pieniążki w porównaniu do ilości kłopotu, które musimy jakby sami czasu poświęcić na zbudowanie własnego systemu do autentykacji. Baza danych, czyli serce większości aplikacji, czy to mobilnych w momencie, czy webowych. Tutaj, jeżeli chodzi o serverless, nie mamy bazy relacyjnej. To jest baza NoSQL-owa, która wykorzystuje model key-value. I budujemy sobie po prostu tablicę. Co jest fajne, nie potrzebujemy definiować ilości miejsca, którą chcemy mieć na przykład za miesiąc czy za rok. Ta ilość miejsca się zwiększa wraz z naszym zapotrzebowaniem. Tak samo, jeżeli chodzi o skalowalność. Skaluje się w momencie automatycznie do dziesiątków milionów zapytań na sekundę. Została to baza zaprojektowana przede wszystkim dla aplikacji wymagających dużej wydajności oraz globalnej skali. Niektóre firmy produkujące gry komputerowe wykorzystują na przykład DynamoDB do utrzymywania jednej wspólnej bazy danych globalnie.
Oczywiście można by to zrobić, budując sobie bazę na przykład w jednym regionie, na przykład w Europie, ale wtedy użytkownicy na przykład ze Stanów albo użytkownicy na przykład z Azji mieliby bardzo długi czas na zapytanie w momencie tej bazy. Więc na przykład tacy duży gracze w komputerowi tworzą sobie tą samą wersję aplikacji w różnych regionach, na przykład jedną w Stanach, w Europie, w Azji czy gdzieś indziej, a następnie w momencie ten cały backend spinają w momencie do jednej bazy i wówczas w momencie mają bardzo krótki czas odpowiedzi do tego frontendu, a backend się synchronizuje z tyłu w momencie sam. Tutaj chciałem pokazać już taki bardziej złożony przykład, gdzie trzeba wykorzystać większą ilość elementów. To jest tak aplikacja, taki chat, który posiada frontend, który posiada frontend na S3. Tutaj przy logowaniu logujemy się do Cognito, gdzie mamy bazę użytkowników lokalną. API Gateway weryfikuje nasz token, czy jesteśmy faktycznie zalogowani i na podstawie tego, czy wykonujemy na przykład wpisujemy jakąś nową wiadomość, wykonujemy HTTP posta, który jest skierowany w momencie do Lambdy, która wykonuje zapis do bazy. Tak samo w momencie przy HTTP getcie możemy sobie pobrać na przykład listę wszystkich wiadomości, które w momencie były wcześniej zapisane albo aktywnych użytkowników. Tak wygląda taka aplikacja. Ona jest napisana całkowicie w serverlessie. Tu się zaloguje. Jakby ktoś chciał się zalogować, może sobie wejść na stronę chat.michałgrzelak.pl. Tam można sobie zrobić sign up, czyli się zarejestrować. Otrzymamy wtedy e-maila w momencie z potwierdzeniem w momencie naszej tożsamości. A się zaloguje w momencie swoim użytkownikiem. Ok, ja mam w tej chwili tylko tutaj zdefiniowanych sobie dwóch użytkowników, Janek i Zenek. Mogę sobie z nimi rozpocząć tego, ale tu mam na przykład sobie jakaś wymiana w momencie, która jest z Jankiem trwała. Także ta cała aplikacja działa sobie serverlessowo. Jak to wygląda właśnie w konsoli? Tak tam pokazywałem wcześniej. Mamy oczywiście scenę statyczną, która ma bazę użytkowników w API Gateway, w tym Cognito. Można sobie wejść do Cognito. Zobaczcie, jakie to jest proste. To jest w momencie nasz cały Cognito, gdzie mamy sobie zdefiniowanych użytkowników. Atrybuty w momencie, które musimy w momencie o nich zbierać. Politykę haseł. Możemy połączyć MFA do tego w momencie, jeżeli potrzebujemy dodatkowej jeszcze w momencie dodatkowej w momencie ochrony. I możemy tak, jak wcześniej, możemy się połączyć, zrobić federację na przykład z logowaniem z Google, z Facebooka. Tutaj właśnie wejdę sobie teraz do API Gateway'a, które widać już teraz już jest bardziej złożony, ponieważ tu posiadamy w momencie
posiadamy kilka metod HTTP GET dla conversations, post. I z tyłu nam się w momencie uruchamiają lambdy, które są podzielone. Może dlaczego? Gdybyśmy mieli z tyłu jedną lambdę, o, tu mamy tak, mamy lambdę dla conversations post, messages get, users get, conversations get i messages post. Teraz gdybyśmy mieli wszystko w jednej funkcji, to wówczas przy każdym uruchomieniu ten kod musiałby przelecieć przez całą tę aplikację, którą napisaliśmy sami. A to w tym momencie by trwało o wiele dłużej niż podzielenie tego na mniejsze funkcje, uruchomienie tego fragmentu kodu, który potrzebujemy. Tak samo właśnie jak jest z mikroserwisami. Nie ma sensu trzymania jednego w momencie dużego monolitu na jednym serwerze, lepiej to podzielić na mniejsze elementy i wykonywać tylko te elementy, które potrzebujemy. Tak samo tutaj, mamy lambdę, która wykonuje zapis do bazy i spójrzcie, ten kod napisany w Node.js ma 25 linii. I te wszystkie informacje są zapisywane do baz danych. I taka baza wygląda w taki sposób. Jesteśmy właśnie tu w DynamoDB. Mamy sobie tutaj tablicę. I tu mamy chat messages. I tutaj mamy wszystkie informacje zapisywane w momencie z tej aplikacji. Czyli mamy numer konwersacji, mamy timestamp, wiadomość i kto tę wiadomość wysłał. Mamy też drugą tablicę, gdzie mamy jakby połączenie numeru konwersacji z użytkownikami, którzy brali w niej udział. Także naprawdę można to fajnie łączyć ze sobą te elementy serverlessowe, żeby budować jakieś ciekawe aplikacje. A gdybyśmy chcieli taką aplikację zbudować własnymi w momencie środkami, własnym data center, to pewnie byśmy musieli na pewno do tego więcej osób zaangażować. Ale serverless to nie tylko w momencie jakby w aplikacje mobilne i w webowe, to jest też na przykład obsługa IoT. I Data Lake'u. Tu na przykład dla jednego z klientów w zeszłym roku tworzyliśmy taki system zbierania danych z takich małych komputerków, które niestety, to były takie sensory, bo to była firma, która sprzedaje ciepło na południu Polski i oni w mieszkaniach postawiali takie malutkie komputerki, które badały ilość ciepła, które jest wprowadzane do mieszkania, a następnie w momencie jakby wraca, czyli jakby była taka realne zużycie ciepła w każdym mieszkaniu. I te urządzenia niestety w momencie miały możliwość wysyłania danych tylko za pomocą albo FTP, albo za pomocą maila. Nie było możliwości innej konfiguracji. Tak samo vendor nie chciał w ogóle zmienić tego, więc jak ktoś widział kiedyś, jak wygląda transmisja FTP, to wie, że to nie ma sensu. Tam z klik tekstem idzie login i hasło, a te urządzenia wszystkie były połączone przez internet czyste, więc to w ogóle nie wchodziło w rachubę. Więc tutaj właśnie wymyśliłem rozwiązanie całkowicie serverlessowe, które powodowało na to, że mamy taką usługę w AWS-ie, nazywa się Simple Email Service, gdzie możemy sobie stworzyć konto pocztowe w naszej domenie i każda wiadomość, która po prostu wpadnie na to konto pocztowe, jest zapisywana w bakiecie S3. Kiedy wpadnie nowy obiekt do bakieta S3, wywołuje on zdarzenie, które jest kolejkowane w kolejce SQS-owej, taki FIFO. A następnie, jak tu wpada informacja do SQS-a, on wykonuje zdarzenie i budzi lambdę. Ta lambda pobiera sobie z SQS-a nazwę pliku nowego, który powstał tutaj w S3, łączy się do S3, pobiera sobie ten plik,
Tam wykonuję pewne funkcje, odczytuję sobie dane z tych liczników i zapisuję wynik do kolejnego w momencie bucketa. A tu mamy jako sobie, były różne aplikacje. Była jedna aplikacja billingowa, jedna aplikacja, która sprawdzała statyczny, sprawdzała status, status w momencie działania, w momencie tych grzejników i cały ten flow jest po prostu serverlessowy. Tu w tym dolnym flow mieliśmy akurat taki już zwęzłów takich cieplnych, gdzie były już bardziej już kumate takie czujniki, które miały możliwość zapisu po API. Więc tutaj użyliśmy tego samego metody, gdzie pokazywałem przy pierwszym przykładzie, gdzie za pomocą AWS celi po prostu wysyłałem plik jako backup. To właśnie zrobiliśmy w ten sposób, że one co 15 minut wysyłały status danych do S3 i ten sam flow, tak? Czyli wpada plik, kolejkowanie, lambda się budzi, pobiera sobie ten plik, analizuje go i zapisuje wynik do kolejnego w momencie bucketa. Czyli tak wspominam, klocki Lego. Łączymy kolejne elementy i za pomocą pewnych zdarzeń otrzymujemy wyniki. Ale ten cały system serverlessowy nie musi działać jakoś zewnętrznie, na przykład dla jakichś klientów. My na przykład używamy też czasami właśnie serverlessa do analizowania logów. Jest taka usługa w AWS-ie CloudTrail, która zbiera wszystkie eventy z konta, czyli co kto zrobił, kiedy, dlaczego, czy ktoś na przykład się źle logował, czy chciał wykonać taką zrobioną funkcję. To wszystko w momencie jest zbierane przez CloudTrail, który sobie te logi wrzuca na bucket. No i tutaj w momencie bucket wysyła event do SNS-a, czyli takiego systemu notyfikacji, który budzi Lambdę, która następnie w momencie używa Elasticsearcha, który przeszukuje sobie te dane i wyciąga odpowiednie wartości, a wszystko na końcu mamy Kibana, która wizualizuje w momencie te wszystkie logi i możemy wejść sobie na jedną konsolkę graficzną i widzimy dokładnie, co się działo, kiedy, dlaczego, po co. I też całość działa serverlessowo. Amazon ECS to jest właśnie rozwiązanie dla dużej ilości klientów, którzy poszli w kontenery. Kontenery są fajne, dużo firm z tego korzysta, więc AWS też przygotował rozwiązanie serverlessowe dla kontenerów. Poprzednio w momencie była taka funkcja jakby ECS, która działała na EC2. Mieliśmy sobie na przykład, musieliśmy postawić swoje serwery EC2, swoje instancje, na których się instalowało agenta i wtedy działał klaster. Mieliśmy klaster w momencie, klaster ECS-owy. Ale od chyba roku czy półtora, nie pamiętam dokładnie, mamy w pełni zarządzaną usługę klastra ECS-owego, gdzie nie musimy się martwić o te instancje, które są pod spodem. Nie musimy tego patchować, nie musimy na te instancje patrzeć, nie musimy ich skalować. One w zasadzie, mamy tą usługę Fargate, gdzie płacimy tylko za ilość CPU, ilość RAMu, którą przyjdziemy na kontener. To samo mamy, jeżeli chodzi o Kubernetesa. Też właśnie powstał EKS, czyli usługa właśnie, zarządzana usługa dla Kubernetesa w AWS-ie i też płacimy tylko za to, ile przydzielimy faktycznie miejsca i pamięci na kontenery. Ale mamy też możliwość używania oczywiście tych samych narzędzi, na przykład kubectl. Niestety na razie ten Fargate, przynajmniej mogę wypowiedzieć przede wszystkim o Fargate, bo używam go, jest na razie jeszcze uboższy, jeżeli chodzi o zaawansowane funkcjonalności. Tutaj często w momencie jest kłopot właśnie z jakimiś bardziej skomplikowanymi wolumenami, na przykład utrzymanie jakichś persistent data dla kontenerów. Fargate w momencie nie ma tych funkcji jeszcze. Tak samo w Fargate nie możemy się zalogować na kontener, bo nie mamy EC2, na której w momencie ten kontener stoi, więc nie ma takiej opcji w ogóle. Więc na razie ten Fargate jest
Fajny, ale dla prostych aplikacji, prostych kontenerów. Natomiast jestem pewien, że AWS to niedługo wprowadzi kolejne funkcje i będzie to samo. I tu jest taki przykładzik też. Prosty w momencie, jest to zrobiony w momencie kontener, który działa sobie na ECS-ie, który na Fargate'cie właśnie, czyli nie mam żadnej instancji w ogóle działającej. Nasz image tego Dockera trzymamy na ECR-ze i mamy z przodu load balancer, gdzie kiedy kontener się rozwali albo powstaje nowy, to się sam rejestruje do load balancera, więc nie musimy się martwić w momencie o dostępność tego. A cluster zawsze trzyma przynajmniej jeden kontener aktywny. Wejdźmy sobie teraz może tutaj do tego ECS-a. Tak właśnie wygląda ten ECS. Mamy właśnie w formie jego albo Fargate, albo EC2. Jak widzimy, nie mamy żadnych instancji EC2-kowych. Tutaj właśnie jest właśnie ten mój serwis, który posiada jeden task, który tu otrzymał sobie adres IP prywatny i publiczny. Tu mamy sobie repozytorium, właśnie ten ECR, czyli to repozytorium do trzymania imidżów, to jest właśnie ten ECS-owy. Możemy sobie w łatwy sposób wypchnąć image tutaj właśnie do ECR-a i stąd uruchomić. To jest właśnie ten task definition dla tego kontenera, czyli musimy poradzić, że to jest dla Fargate'a. Możemy, co jest właśnie fajne, możemy właśnie w takim kontenerze dać możliwość, jakieś dodatkowe funkcje, czyli kontener będzie mógł na przykład skorzystać sobie z innych usług w AWS-ie, czyli będzie mógł na przykład się połączyć do, nie wiem, do bucketa S3 sam. Nie za pomocą IP, czy normalnie tego, tylko wykorzystać sobie API do tego. I to właśnie się wykorzystuje za pomocą roli przypisanej. Definiuję sobie tylko ilość pamięci, ilość RAM-u i ilość CPU oraz jakieś tam dodatkowe funkcje, które chcemy. Jakieś labele, jakieś mount pointy, takie rzeczy. I tak de facto my płacimy tylko za to, co ile przypisaliśmy tu pamięci i CPU. Nie martwimy się w zasadzie w momencie o utrzymywanie tych instancji, które trzymają ten klaster. Ale jak wspomniałem, na razie jeszcze dla takich prostych rozwiązań, nie za jakichś bardziej skomplikowanych, no Fargate jest. Okej. Okay. Mówiliśmy sporo o tym serverlessie i widzieliście wiele tych wszystkich funkcji, więc pewnie myślicie, że to jest bardzo skomplikowane, aby taką infrastrukturę serverlessową zbudować. Natomiast ja wam chciałem pokazać serverless framework, czyli w zasadzie taki fajny plugin, który pozwala na deployowanie tych aplikacji serverlessowych w bardzo prosty sposób. Jest stronka serverless.com i mamy też GitHub, gdzie mamy bardzo wiele przykładów, w jaki sposób można sobie tutaj zacząć naukę. To jest plik konfiguracyjny do właśnie do tego frameworku serverlessowego. Jeden plik na całą infrastrukturę serverlessową. W tym przypadku my zbudujemy sobie cały backend, czyli API Gateway, Lambda oraz DynamoDB. I to będzie taka mała aplikacja, która będzie miała na celu zapisywania naszych rzeczy, które musimy zrobić. Wyobraźmy sobie, że mamy sobie na przykład aplikację mobilną, czy to będzie nasz frontend i ta aplikacja mobilna będzie się łączyła właśnie do tego naszego backendu i będziemy sobie zapisywać rzeczy, które musimy zrobić, a potem będziemy mogli sobie w momencie je wyświetlić, usunąć i ten cały backend będzie w AWS-ie.
Teraz jak to wygląda właśnie za pomocą tego frameworku serverlessowego? Dajmy nazwę. Nazwiemy sobie to, że to jest SODO app. To jest wersja frameworku. Robimy to w AWS-ie. Będziemy to robić za pomocą Pythona w takim w regionie w Irlandii. To jest region AWS-owy. Będziemy potrzebować do tego tak, DynamoDB, baz danych oraz odpowiednich uprawnień. W ten sposób, żeby nasza Lambda mogła zapisywać te rzeczy wszystkie do baz danych. Teraz później, jak prosto możemy zbudować sobie API Gateway i Lambda. To jest to. To jest funkcja, czyli nasza Lambda, która ma kod zapisany w katalogu todos/create i ona w momencie działa na zasadzie HTTP POST i to jest właśnie path, czyli po prostu ten URL w momencie będzie miał slash todos. I to jest, i to ten fragmencik to jest API Gateway plus Lambda. Będziemy mieć tych lambd kilka. Będziemy mieć w momencie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Będziemy mogli sobie stworzyć nowe zadanie, wylistować wszystkie zadania, pobrać pojedynczo jedno zadanie, zrobić update albo usunąć je. A dodatkowo będziemy potrzebować baz danych, czyli DynamoDB. Jak ktoś kiedyś bawił się CloudFormation, to pewnie pozna, że to jest fragment z CloudFormation, w którym po prostu definiujemy sobie baz danych, DynamoDB. Tablicę, która będzie miała atrybuty właśnie tutaj, atrybut name, będzie miała ID. I teraz w jaki sposób, tutaj właśnie w katalogu todo mamy te wszystkie funkcje tej lambdy, na przykład create, napisanym w Pythonie, która dokonuje zapisu w momencie do baz danych. W Python właśnie ma bardzo fajną bibliotekę BOTO3, która się świetnie integruje właśnie z AWS-em, dzięki czemu za pomocą BOTO3 możemy odwoływać się bezpośrednio do innych zasobów AWS-owych, na przykład do DynamoDB, do API Gatewaya, Lambda, czegokolwiek. I teraz deploy takiego czegoś. Widać miarę? Dobra. Tak, to jest to. Ok. Aby zrobić deploy takiego czegoś, to musimy zrobić tylko SLS deploy. Ja tu akurat mam jeszcze i nawet nie potrzebuję tego AWS Profile, bo ja na tym laptopie w momencie mam połączonych chyba z 5-6 kont AWS-owych, więc muszę podawać przy każdym, na którym koncie chcę to zrobić. I wykonujemy sobie SLS deploy. Ok. I teraz ten deploy zaczyna nam budować całe to rozwiązanie, które chcieliśmy. Co jest fajne, to rozwiązanie jest budowane w CloudFormation. Także my jakby otrzymujemy na koniec jakby cały template tej infrastruktury, którą my chcemy zbudować. Cały deploy
wykonuje pakowanie tego, zbieranie artefaktów, wrzucanie tego pliku z CloudFormation na bucket S3, skąd się w momencie uruchamia, czuwa nad tym, żeby stack CloudFormation się wykonał poprawnie i na końcu nam wyświetli już gotowe URL w momencie do API Gateway'a. To są resursy, które on wykonuje. Ciągle jeszcze czekamy na permissions do Lambdy. OK, mamy. Update complete. I otrzymaliśmy jako wynik endpointy, które w momencie możemy wykonać, możemy podłączyć już bezpośrednio do naszej aplikacji, naszego frontendu. W tej chwili w bazie danych mamy tutaj to do app dev. Mamy w tej chwili pustą bazę. To wszystko tu się dzieje tutaj. Mamy sobie API Gateway nam powstał. Który obsługuje te wszystkie rzeczy. Powstały nam lambdy. O, tam powstały lambdy, to do, które opieramy za stworzenie zdania, update, wylistowanie, pobieranie. I teraz jakbyśmy sobie chcieli na przykład dodać jakieś zadanie w naszej aplikacji, powiedzmy sobie, musimy, nie wiem, pójść po mleko, tak? Za pomocą prostego curla mamy endpoint do posta, HTTP posta, czyli dodania nowej rzeczy. Tutaj w data, a niech nie będzie to mleko. Kup piwo. OK. To poszło w momencie. Wysłaliśmy zwykłym curlem, czyli wykonaliśmy HTTP posta na adres naszego API Gateway'a, który nam powstał za pomocą tego SLS deploya. To sobie to poleciało. To sobie poleciało w momencie przez API Gateway'a, przez Lambda i wylądowało w bazie. Jak sobie teraz odświeżymy bazę, mamy już w momencie wpis, tak? Kolejny wpis, wykonujemy sobie, odczytamy bazę, mamy już, tak? Możemy sobie, aplikacja oczywiście może sobie też za pomocą zwykłego curla odebrać sobie te wszystkie informacje z bazy. Za pomocą zwykłego w momencie HTTP geta otrzymujemy tutaj w Tu się kończy. Otrzymujemy w JSON-ie otrzymujemy w momencie w JSON-ie dwa eventy, czyli kiedy zostało zdanie stworzone, co trzeba wykonać. Możemy też sobie wykonać kasowanie tego, także
Ten serverless framework daje nam niesamowite możliwości bardzo szybkiego w momencie dodawania sobie, czy budowania całej infrastruktury. A my się skupiamy tylko na tym kodzie. Ten framework w zasadzie jest bardzo prosty. Jak ktoś sobie go spróbuje przeanalizować. O, to właśnie to jest to. Także ten szkielet w momencie tej architektury w momencie jest bardzo prosty. To nie są setki linii, to są po prostu kilkanaście linii. Teraz, jeżeli w momencie mamy tutaj po prostu, mamy serverless, tak? Mamy swoją aplikację, którą zbudowaliśmy w momencie, już ją fajnie, no ale chcielibyśmy po prostu to wszystko, żeby się działo automatycznie, tak? No to tutaj właśnie możemy oczywiście użyć do tego, nie wiem, Jenkinsa, CircleCI. Natomiast AWS też ma swoją platformę do CI/CD. Się nazywa Code Pipeline. I to właśnie też chciałem właśnie pokazać, w jaki sposób możemy sobie właśnie zrobić ten continual integration, continual delivery właśnie dla aplikacji serverlessowej. Tutaj użyjemy sobie tego naszego przykładu z tym naszym SAM-em, który sobie tutaj samotnie biega po ekraniku. I powiedzmy, żebyśmy chcieli właśnie zrobić, żeby samo było więcej. To jest to, ok. Dobra, to jest właśnie ten nasz katalog, gdzie mamy sobie w momencie ten nasz przykład serverlessowy, czyli mamy ten framework serverlessowy do budowania tej infrastruktury, mamy sobie tutaj funkcję w Lambdy, którą napisana w Pythonie oraz tutaj w momencie jest cold build, który wykonuje jakby zbiera te wszystkie artefakty, pakuje je do zipa, przesyła do S3. I teraz powiedz, co byśmy chcieli. Może byśmy chcieli tych samów więcej, tak jak poprzednio. Mamy teraz jeden, byśmy chcieli, nie wiem, ile? 100? Niech będzie 100. Wykonaliśmy tylko zmianę w kodzie u nas na lokalnie, mam tą zmianę tylko na laptopie, nie mam nigdzie indziej. Ale mam to w momencie mam to swoje pozwolenie na GitHubie. I teraz tu mamy takie coś fajnego. Ten cały code pipeline wygląda tak. Moim source'em jest właśnie GitHub, który następnie w momencie wykona cold build, czyli on te wszystkie rzeczy, tą lambdę spakuje do zipa, przerzuci na S3 i na końcu w momencie wykona deploy za pomocą CloudFormation, czy update w ogóle tej aplikacji już serverlessowej w AWS-ie. A więc tak. Dokonaliśmy zmiany tych ilości tych wiewiórek biegających po ekranie. No to wypchnijmy teraz w momencie do Gita. OK. Wypchnęliśmy teraz właśnie ten kod zmieniony w momencie, czyli ilość tych latających wiewiórek na ekranie z 1 do 10. Wejdźmy teraz na Gita. I teraz patrzymy sobie teraz tutaj u góry na source, czyli właśnie ten w code pipeline. Ten source, czyli GitHub, jest weryfikowany co jakiś czas, zwykle w ciągu kilku sekund. OK, widzimy? Już się kręci. Widzi w momencie, zauważył zmianę na GitHubie.
w naszym repozytorium w momencie od aplikacji serverlessowej. Zauważył zmianę, która let the party begin. OK. I teraz w momencie on przechodzi dalej, przychodzi do cold builda, który wykonuje w momencie pakowanie tego całego kodu do zipa, zaraz to przerzuca w momencie na S3. OK, mamy success, mamy builda. Teraz są tworzone change sety, czyli artefakty. I jest w momencie od razu wywołany CloudFormation, który ma zrobić update tego stacka. OK, change set został skończony. Jest w tej chwili wykonany update CloudFormation, update naszej infrastruktury. Aplikacji całej. OK, zostało skończone. Tutaj za chwileczkę też pokażę, że już jest OK, no ale jak sobie wejdziemy tutaj już, no to się impreza rozkręciła. I całość w momencie po prostu jest bez jakiejkolwiek w momencie naszej, typowo jest CI/CD, tak? Ten przykład tutaj kod pipeline w momencie jest bardzo prosty. My często w momencie wykorzystujemy na przykład naszych klientów bardzo złożone, że mamy na przykład środowisko testowe, deweloperskie, produkcyjne i mamy tego całego kopertana zapiętego na 3 środowiska naraz. Dodatkowo możemy sobie wtedy zrobić tak, że po każdym kroku jakimś większym, na przykład po skończonej deployu na teście, możemy sobie dołożyć na przykład tutaj stage kolejny z akcją, na przykład approval. I wtedy możemy sobie zrobić tak, że za pomocą SNS-a otrzymamy maila, na przykład był update infrastruktury testowej, zaloguj się, sprawdź, czy aplikacja działa poprawnie. I w mailu będzie klikać sobie tak, sprawdziłem, jest OK. Jeżeli będzie w momencie odpowiedź tak, on przechodzi dalej w momencie i sobie robi update kolejnego środowiska. I potem może być kolejny approval na przykład, już tam gdzieś wyżej, jakiś tam menadżera w momencie wyżej. Całość w momencie jest zapięta tak, że działa się w momencie bez naszej ingerencji. Jeżeli w którymś kroku będzie jakiś błąd, to się zatrzyma, zrollbackuje się do poprzednich wersji, tak że to po prostu nie widzimy jakichś zmian negatywnych. Jak ktoś by chciał w momencie, tak pomyślałem sobie, że fajnie byłoby na końcu zrobić sobie ankietę, no ale skoro w momencie już tak się bawiłem tym serverlessem, to postanowiłem, że napiszę sobie sam ankietę. I powiem szczerze, ja nie jestem programistą, znam Pythona mało, JavaScript jeszcze mniej, ale zrobienie takiej aplikacji do zbierania ankiet całkowicie serverlessowej zajęło mi niecałe 2 dni. Gdybym był programista, pewnie zajęłoby mi to, nie wiem, 2 godziny. Także to pokazuje to, że naprawdę ten serverless jest fajny. I teraz spójrzcie, mamy sobie, tak to wygląda, mamy sobie stronkę na S3, hostowaną statycznie. Można sobie oczywiście wejść na ankieta michałgrzelak.pl, sobie tam kliknąć, sobie zapisać. I on się odwołuje do API Gateway'a. Jeżeli wpisujemy jakąś informację o ankiecie, to jest po prostu HTTP POST, który wykonuje na Lambda. Lambda wykonuje zapis do bazy. Jeżeli w momencie zbieramy informacje, można sobie na przykład wykonać takiego w momencie. Mamy sobie tego, mamy i to właśnie wnosimy teraz HTTP posta. A tutaj mamy sobie w momencie wyniki, klikamy i mamy HTTP geta, który pobiera nam te informacje z baz danych, które są tutaj wszystkie zebrane. Ankieta. No. To, co wpisałem sobie i teraz tutaj co w momencie jest tego, pobiera sobie te informacje, ten JavaScript sobie te rzeczy pobiera,
robi sobie w momencie średnią, tam są te tylko dwa wpisy, 4 i 3, czyli wychodzi 3,5. A tutaj taka fajna w momencie chart.js, biblioteka w momencie do JavaScriptu, który nam wyświetla nawet graficznie, nam wyświetla w momencie wykres, tak? Tworzy graficznie. I to całość w momencie jest zmieniona serverlessowo. Ja chciałam zapytać, jakie jest Pana zdanie na temat Aurory Serverless? Nie korzystałem, ale w momencie z tego, co słyszałem w momencie od kolegów właśnie, którzy w momencie, przynajmniej w moich obecnych projektach w momencie serverless nie robię serverlessu, ale słyszałem w momencie, że jeszcze nie jest do końca tak dopracowane w momencie. Ja nie korzystałem, więc nie mogę się powiedzieć dokładnie. Słyszałem w momencie od kolegów, że to nie jest jeszcze tak do końca dopracowane rozwiązanie. Dziękuję bardzo.